10. Brygada Logistyczna z Opola uczestniczy w działaniach operacyjnych na terenie całej Polski związanych z pandemią koronawirusa. Jest ze mną pan kapitan Piotr Płóciennik. Witam serdecznie. Wczoraj okazało się, że obrona granic, która jest w zakresie waszych obowiązków, nie jest wcale taka prosta, ponieważ wczoraj była chyba pierwsza próba nielegalnego przekroczenia granicy. Żołnierze 10. Opolskiej Brygady Logistycznej już od 17 marca zabezpieczają południową granicę Polski na odcinku województwa opolskiego. W dniu 27 kwietnia doszło do kolejnej próby nielegalnego przekroczenia granicy. Nasi żołnierze ujęli osobę, jest to osoba narodowości niemieckiej, na stałe mieszkająca w Czechach, która nie zastosowała się do wezwania, do tego, żeby nie przekraczała granicy państwowej. Wtargnęła na posterunek chroniony przez naszych żołnierzy. Później zaczynała zachowywać się agresywnie. Nasi żołnierze musieli zareagować zgodnie z procedurami, to znaczy po wyczerpaniu wszelkich środków dostępnych. W takich sytuacjach padły strzały ostrzegawcze. Dopiero wtedy ta osoba zaprzestała tych swoich nielegalnych czynności. Nasi żołnierze ujęli ją, przekazali Straży Granicznej, która prowadziła dalsze czynności wyjaśniające w tej sprawie.